Chciałbym, żebyśmy pomodlili się razem ze mną słowami z księgi proroka Jeremiasza z rozdziału 15. Dlatego tak mówi Pan: jeśli nawrócisz się, wtedy pozwolę Ci wrócić przed moje oblicze, a jeśli oddzielisz rzecz szlachetną od podłości, będziesz jak moje usta i ocalę Cię z ludzkich złych rąk i odkupię Cię z rąk okrutników. Bóg nam obiecuje, amen, swoją ochronę. To jest niesamowite i tak się zastanawiam. Zastanawiałem się, cały czas człowiek musi się zastanawiać, jeżeli chce żyć, bo żeby to życie miało sens, to musi być na czymś oparte. Zastanawiałem się, jaki jest ten mój Bóg. I tak zatytułowałem to dzisiejsze wystąpienie: Mój Bóg. Otóż mój Bóg w swoim słowie przedstawia się zaraz na początku jako kto? Elohim. Mówi, na początku stworzył Bóg, i tu jest użyte to słowo Elohim. Po hebrajsku jest Bereshit bara Elohim et ha shemaim ve et ha eretz. Czyli na początku stworzył Bóg to niebo i tą ziemię, określoną ziemię, określone niebo. Bóg stworzył niebo i ziemię. I tu jest użyty ten Bóg w liczbie mnogiej. I znowu bibliści zastanawiają się, dlaczego jest w liczbie mnogiej. Może dlatego, że są trzy osoby boskie, a może dlatego, że no po prostu tak teraz dochodzi nowa nauka biblijna do wniosku, że to jest chyba taka forma grzecznościowa, majestatyczna. Nawet król o sobie mówił: my z Bożej łaski król, prawda? Więc Bóg też mówi o sobie my, czyli stworzyliśmy. No ale jak się dalej czyta to stworzenie, no to Bóg rozmawia z sobą, mówi, albo ma, no sam do siebie mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz. No i kiedy czytamy Ducha Proroctwa i kiedy rozważamy głębiej Biblię i inne rozdziały, dochodzimy do wniosku, że jednak to nie jest taki zwykły Bóg, tylko to jest Bóg, niektórzy się aż wzdrygają na samo wspomnienie, w Trójcy, że są trzy osoby. Jaka Trójca? Nie ma tego, w całej Biblii nie pisze, ale pisze, że jest Duch Boży się nad powodami unosił, a Bóg robi to. Więc jednak ten Bóg jest jakiś inny niż wszyscy bogowie. Jest w liczbie mnogiej, ale czasownik w liczbie pojedynczej. Czyli to by było tak, na początku stworzył bogowie. Czyli bogowie stworzył. Czyli ten jeden, ale jak to jest tak jakby, no to jest tak jak małżeństwo. Małżeństwo to jest dwie osoby. A dobre małżeństwo są trzy osoby. Nie dziecko, tylko ma mąż, żona i Bóg. I to jest taki trójkąt. Im bardziej się zbliżają do Boga, tym bardziej zbliżają się do siebie, prawda? Na końcu są razem z Bogiem jedno. A teraz w liczbie mnogiej byłoby nie bara, bereshit bara, tylko baru. A tu jest w liczbie pojedynczej. Księga Wyjścia 13, to co czytała siostra na wstępie. Księga Wyjścia, przepraszam, 3 rozdział, 13 i 14. I powiedział Mojżesz do Boga: oto ja pójdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg naszych ojców posłał mnie do was. Jeśli mi powiedzą, jakie jest jego imię, co im odpowiem? Jak widzimy, już Mojżesz miał problem. Wówczas Bóg powiedział do Mojżesza: jestem, który jestem. I powiedział: tak powiesz synom izraelskim: jestem, posłał mnie do was. Jestem to jest wyrażone w postaci tetragramu JHWH. Jak wiecie, język hebrajski był wyrażany na piśmie samymi spółgłoskami, chociaż ma samogłoski też, ale wszystko było pisane samymi spółgłoskami. I główny problem tej wymowy imienia Bożego, z czym niektóre denominacje mają wielki problem, bo to jest nawet zbawienie uzależnione od tego, że jak źle wymawiasz imię, no to nie będziesz zbawiony. To nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia. Pewnie, że nie należy Boga przezywać, ale należy używać z szacunkiem do Niego, podchodzić i używać imienia, w którym sam się przedstawia. No i teraz jak dodamy to posiadane spółgłoski do tego JHWH, to otrzymamy imię Boże, tak jak nam się wydaje, że się powinno wymawiać. Jeżeli byśmy patrzyli to, co tu pisze w pierwszej Mojżeszowej, czy w drugiej Mojżeszowej, że jest to jestem, no to wtedy powinny być trzy samogłoski, E, O, A. E wskazuje, szwa jest po hebrajsku, wskazuje na czas przyszły, O
na, czyli holom na czas teraźniejszy, a czyli patach na czas przeszły. Czyli imię powstaje Jehowach, nie Jahwe, tylko Jehowach i na końcu. Oznacza więc on był, jest i będzie. Biblia Gdańska na przykład stara tłumaczy był posłem do was, nie jestem, tylko byłem posłem mnie do was. Czyli, że różnie to można tłumaczyć. Nie będziemy się wgłębiali w gramatykę teraz hebrajską. W każdym razie to Jehowa znaczy on był, jest i będzie. I to oznacza temu imieniu Boga, jakie Izraelici mieli od czasu tych dawnych, od początku powstania swojego narodu. Współczesna biblistyka, oparta głównie na tak zwanej wyższej krytyce biblijnej, czyli inaczej mówiąc, metodzie historyczno-krytycznej interpretacji Biblii, promuje tą wersję Jahwe, czyli oznaczająca Stwórcę, czyli tego, który spowodował istnienie. To jest taka forma przyczynowa. Ktoś stworzył to, czyli ten Jahwe to jest ten Stwórca. Natomiast Jehowa jest ten, który był, jest i będzie. Także i teraz jak się wymawia, jak się powinno wymawiać to imię, nikt nie wie, szczerze mówiąc, dokładnie. Znaczy każdy twierdzi, że wie, znaczy prawie każdy, ale tak dokładnie to nikt nie wie. I dlatego Żydzi przez szacunek dla imienia Bożego nie są pewni jego brzmienia już teraz, wymawiają to imię jako Hashem, czyli to imię. Hashem to znaczy się Jahwe czy Jehowa, w ogóle to JHWH, to jest Hashem. Tak wymawiają to Żydzi. I teraz otwórzmy sobie Księgę Wyjścia, rozdział 34. Księga Wyjścia, rozdział 34 i wiersze 5 do 7. 34, 5 do 7. I czytam z Biblii, Nowej Biblii Gdańskiej. I wstąpił Pan w obłoku i stanął tam z Nim i wezwał Pana po imieniu. I przeszedł Pan przed Jego twarzą i zawołał. Pan zawołał. Pan, Pan Bóg miłosierny i litościwy, tam jest dwa razy użyte Jahwe i Jahwe. Czyta JHWH, no, umownie będziemy mówili Jahwe. Daleki od gniewu, a pełen miłosierdzia i prawdy, zachowujący miłosierdzie dla tysięcy, gładzący nieprawość, występek i grzech, nie pozostawiający bez kary, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Bóg sam się przedstawia, jaki jest. I to Jahwe, bo wtedy tak Mojżesz go znał, tak się mu przedstawił, no, znacza właśnie to. Nie to, że jestem, czy byłem, czy stworzyłem, tylko to, że jaki ja jestem. Miłosierny, litościwy, daleki od gniewu, pełen miłosierdzia i prawdy. Zachowujący miłosierdzie dla tysięcy. No ale gładzący nieprawość, występek, grzech. I zobaczmy, że Bóg sam mówi, tak jak w Księdze Izajasza jest, że choćby wasze grzechy były jak krew, jak śnieg zbieleją. Nasze nieprawości Bóg usuwa, nie my. My nie możemy robić co nie wiadomo co, ale i tak. Tylko Bóg ma zdolność odpuszczania naszych grzechów i usuwania ich skutków, które my ponosimy, nawiasem mówiąc, skutki, bo jeżeli sobie nabroimy i zrobimy pewne, zerwiemy mosty różne, no to wtedy musimy ponosić konsekwencje. Ale Bóg nam przebacza. Znam więźniów, którzy osobiście nawet, którzy w więzieniu, kiedy wyszli z wody chrztu, krzyknęli, jestem wolny. No ale dalej poszli siedzieć, a w końcu byli wolni. Nawet dokładnie, że zostali zwolni. Ale są ludzie, którzy są skazani na dożywocie i też czują się wolni wtedy, kiedy Jezus ich wyzwala z tego niewoli grzechu. Czyli pełnia imienia Bożego to jest wykaz cech Jego charakteru. Prawda? Pełnia, bo dawniej imię w ogóle odzwierciedlało charakter. Jakub na przykład tłumaczono jako oszust. Ale Izrael to był ten, który walczył z Bogiem i zwyciężył. To był też Jakub, ale już się nazywał wtedy Izrael. Lud Boży, i nie tylko lud Boży, bo ludzkość znała imię Jahwe od dawna i wiedzieli też, jak je wypowiadać. Tylko, że nie pojmowali znaczenia tego imienia w takim stopniu, w jakim Bóg wyjaśnił na górze Synaj Mojżeszowi. I było to podczas wędrówki narodu wybranego do Kanaanu.
i tam się zrobił się pewien przestój z tego wynikający z nieposłuszeństwa ludzi i zamiast 40 dni to szli 40 lat na przykład, czy zamiast 3 miesięcy szli 40 lat. To imię było wzywane na długo przed potopem. Kto pierwszy, kiedy zaczęto wzywać imienia Jahwe? Pamiętacie? Pamiętam, pisze, że za niego. No, rodzaju 4,26, to jest drugi potomek po Adamie. Powinniśmy znać tak tych 41 na pamięć. Ja znam rącznie z latami. I teraz, no więc czytam rodzaju 4,26. Szetowi też urodził się syn i nazwał go imieniem Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Jahwe, Pana. Wtedy zaczęto wzywać imienia Jahwe, tak jest w oryginale hebrajskim. I pierwsze imię, jakie znane było Izraelitom, to był El, czyli albo Elohim. Co to znaczy El? Ten rdzej tego hebrajskiego słowa, wyrazu El oznacza moc. To jest ktoś mający moc. Przodkowie Izraelitów już wcześniej znali Boga jako El Shaddai, czyli Bóg stworzenia, Bóg zaopatrzenia, Bóg mocy, Bóg ochrony. A obecnie to najczęściej tłumaczymy to jako Bóg wszechmogący, a także jako El. Zawsze gdzie był ten rdzeń El i znowu był El Elion, Bóg najwyższy. Byli jacyś inni bogowie w innych narodach, ale ten Bóg Izraela był Bogiem najwyższym. Co, można by teraz się zacząć wgłębiać, co to znaczy, że byli bogowie. No są różne demony, podszywają się pod bóstwa. Cała religia Dalekiego Wschodu jest silnie zdemonizowana i tam różne demony określają się jako bogowie tego czy innego. Była taka książka, pamiętam, o nawróceniu takiego wysoko postawionego w kaście tych brahmanów i w ogóle religii Indii, który się nawrócił w końcu i pokazuje w tych doświadczeniach, że rzeczywiście tam było, te demony chciały go zniszczyć. Bóg nigdy nie chce nikogo niszczyć na zasadzie tej, że po prostu nie jest zgodny z nim, więc go niszczy. To właśnie jest jeszcze inne imię, które oznacza wszechwładny Pan, mniej więcej, to jest Adonai. I ono jest wymawiane także i dzisiaj obok Hashem, Elohim i Elion. Hashem, no to już mówiłem, to jest to JHWH. I teraz wymowa imienia dla samej tylko wymowy ma znaczenie bardzo niewielkie, prawda? No bo Biblia nic nie mówi o tym, że należy wymawiać tak dokładnie Boga, a nie inaczej. Nawet Jezus jest przez swoich rodaków nazywany Jeszua. Natomiast my mówimy Jezus. Dlaczego? No bo tak Grecy nazwali, tak było po grecku. Jezus, no więc Jezus. I teraz na całym świecie to imię Jezus się rozpowszechniło. No nie ma tego, mówię w Biblii, że jak należy wymawiać imię Boga. Może celowo jest to zrobione, dlatego że żeby ludzie nie przykładali zbyt wielkiej uwagi do brzmienia imienia Bożego, bo chodzi o jego charakter. I niektóre denominacje religijne, i to żydowskie, i chrześcijańskie, tak wielkie znaczenie nadają temu sposoby wymawiania, że wydaje się, że w ogóle zbawienie zależy od tego, czy my wypowiadamy imię Boga dobrze, tak jak oni uważają, czy źle na ogół uważają. Źle, mówiąc krótko, bo badania wykazują, że jest inaczej. Zalecenie Boga, które zapisane zostało wraz z obietnicą, jest zapisane w wyjściu, Księdze Wyjścia 23. Otwórzmy sobie Księga Wyjścia 23, 20-21. I tu jest ciekawa, ja to było dla mnie kiedyś odkrycie, bo pamiętam jeszcze jak byłem katolikiem, który z biskupów napisał taki artykuł i tam był ten cytat, którego nauczyłem się na pamięć w wersji z Biblii Tysiąclecia. Czytam. Jest. Oto ja posyłam anioła przed tobą. To kiedy to było powiedziane? No to Bóg, jak Bóg dawał te przykazania, nakazy Izraelowi. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby strzegł cię w drodze i prowadził cię na miejsce, które ci przygotowałem.
miej się na baczności przed nim i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj mu się, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim. Bo jeśli pilnie będzie słuchać jego głosu, uczyni wszystko, co powiem, wówczas będę nieprzyjacielem twych nieprzyjaciół i będę gnębić tych, którzy cię gnębili. Jest to niesamowita obietnica. I mówi o tym, że będzie imię Jahwe, będzie zawarte w imieniu anioła, który poprowadzi dzieci Izraela. Kto prowadził dzieci Izraela? Przez pustynię, przez... Która osoba Boża? Pan Jezus. Pisze, że on był w tej skale, on był tą skałą, on był w tym słupie ognia, był w słupie tego dymu. I prowadził nas Jezus. I to niesamowite proroctwo, które o tym imieniu Boga, które było zawarte w imieniu anioła, który ich poprowadzi, ów anioł miał mieć co? Wszystkie cechy Boga. Moc, charakter i władzę. Właściwą dla imienia Boga. Przedstawiał się Mojżeszowi raz jako anioł, i Biblia tak sprawdza, jako anioł, anioł Jahwe, czy Jahwe anioł, albo raz jako Bóg. I wymagał wielkiej czci, bo kazał zdejmować buty, sandały, bo miejsce, na którym stoi, jest święte. W dodatku to imię JHWH, czy Jahwe, czy Jehowa, czy jak to powiemy, Haszem, miał być zawarty w imieniu tego anioła. I obydwie części tego proroctwa się spełniły, kiedy i stały się raczej zrozumiałe. Gdy Jeszua otrzymał swoje imię przy narodzinach. Jezus. Jeszua jest skróconą wersją imienia Jehoszua, czyli Jozue. No gdzieśmy mieli Jozue? Widzimy wodza Izraela po Mojżeszu, to był Jozue. Jozue był też wtedy, kiedy w księdze Zachariasza, gdzie był w tej brudnej szacie i została mu zmieniona dana szata sprawiedliwości. To jest, a z kolei to, czyli to Jehoszua, jest formą ściągniętą, jakby skróconą, wyrażenia Jehowa Josija, czyli Jahwe zbawia, czyli Jahwe Josija. Inaczej w imieniu Jeszua jest zawarte imię JHWH, zgodnie z tym, co powiedziano wyżej. Teraz różne grupy religijne się opierają, że to się ma mówić inaczej, jako Jeszua, Jeszua, Jaszua albo Jeszu. Nawet znam taką, ostatnio korespondowałem z takim, który mówi, że się ma mówić Jeszu, bo Jeszu to jest liczba, to jest rodzaj męski, a Jeszua to jest żeński. Czasem jak się czyta na przykład tekstach biblijnych z okresu niewoli babilońskiej i bezpośrednio po niej, czyli na przykład u Ezdrasza i Jeremiasza, 30 razy jest wymieniane imię Jeszua, nie Jeszu, tylko Jeszua, mówiąc o mężach tych różnych, którzy tam doszli. Więc 30 razy i zawsze jest to Jeszua i zawsze jest to do mężczyzny. Czyli nie ma znaczenia, czy ona jest rodzaju żeńskiego, czy męskiego, bo mężczyzna jest rodzaju męskiego. I teraz, co jest ważne, żeby wierni naszego Kościoła przynajmniej, albo w ogóle chrześcijanie, nie ulegali zwiedzeniom pod wpływem kogoś będącego pod wpływem jakiegoś fałszywego kultu albo fałszywie uczonego ducha, mówiącego, że należy tak wymawiać, a nie inaczej, bo nie to utracimy zbawienie. To jest nieprawda zupełna. I teraz można by tak podsumować. Znaczenie Bożych imion jest następujące. El reprezentuje Bożą moc. Jahwe, czy JHWH, Jego świętość. A Jeszua, Jego miłość. Dlaczego mówię, że Jego miłość? No bo Jezus nawet powiedział w rozdziale 15, wierszu 13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdyby ktoś duszę swoją położył za swoich przyjaciół. Kto położy duszę za swoich przyjaciół? No jest jeden, jedyny w całej historii, który położył duszę za przyjaciół, czyli za wszystkich, uważa wszystkich za przyjaciół, żeby nam dać zbawienie, żebyśmy mogli żyć tak, jak to było zamiarem Boga wiecznie. Bóg objawiał ludzkości to swoje imię i swój charakter bardzo stopniowo, w takich trzech dłuższych etapach. Dlaczego stopniowo? Jezus to mówił, jak mówiliśmy o przypowieściach, że żebyście mogli to przeżyć w ogóle, przyjąć, bo nie zrozumiecie i będzie to dla was zbyt duży szok. I najpierw znany był jako Elohim, następnie poznany go jako Jahwe, wtedy na pustyni, a dziś możemy go poznać w Jeszui, czyli w Jezusie. Bo całe imię Jahwe zawarte jest, jak to przed chwilą przedstawiłem, w imieniu Jeszua. Jeszua, Jehoszua, Jahwe Josija, no i czyli Jahwe zbawia. Jahwe zbawia, to znaczy
imię Jeszua. W obecnym momencie historii nie ma żadnego innego sposobu na wymówienie imienia JHWH w pełni mocy i autorytetu, jak tylko przez wymówienie imienia Jezus, Jeszua. Nie ma znaczenia, czy mówimy Jezus czy Jeszua. My wiemy, o kim mówimy. To jest ten, w którym jest zawarte pełnia imienia Bożego. I to pozwala lepiej zrozumieć Dzieje Apostolskie. Otwórzmy sobie rozdział 4, wiersz 12. Gdzie napisano, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. O kim mowa? O Jezusie, o Jeszui. Nie ma innego imienia. Musimy sobie to zapamiętać raz na zawsze, że nie, sami się nigdy nie zbawimy. Zbawia nas tylko Jezus, tylko w Nim jesteśmy zbawieni. Dlatego nasze podejście, szacunek i w ogóle stosunek do imienia Jeszua, czyli Jezus powinien być taki sam albo większy jak naród wybranego do imienia Haszem, czyli JHWH, czyli Jahwe. Bo wiemy, że naród nieraz się sprzeniewierzał Bogu, ale te wybrane jednostki, ci, którzy szli z Bogiem, byli mu wierni. I my mamy być tak samo wierni imieniu Jeszua, czyli Jezus. A jak to możemy wyrażać? No żyjąc w Jezusie, żeby ludzie przez nasze oblicze widzieli oblicze Jezusa. Jest takie pytanie, czy twoje oblicze lśni miłością Jezusa? Odpowiedz sobie sam, ja sobie też muszę odpowiedzieć, bo nie zawsze, albo raczej bardzo rzadko. I czy odzwierciedlasz jego charakter? Tak, aby ludzie zobaczywszy Ciebie powiedzieli, byłem w obecności Jezusa. Jest taka prawdziwa opowieść o ewangelizacji, która odbywała się w północnej Dakocie. To słyszałem od kaznodziei, który ją prowadził. Na spotkanie namiotowe w północnej Dakocie przyszedł pewien człowiek. Kiedy ludzie go zobaczyli, to powstało mocne zamieszanie. I mówili sobie nawzajem, czy wiesz, co to jest? To jest zły Michael, policjant. Dlaczego zły? Bo jeździł ulicami miasta, zatrzymywał samochody i za najmniejsze przewinienie w ogóle nie dyskutował, tylko dawał mandaty. No i takich policjantów jest dużo też u nas, prawda? I zresztą no, po to jest policjant, żeby karał. A czas wolny spędzał w ten sposób, że gołymi rękami dusił węże, bo tam jest trochę tych grzechotników, nie łapał te węże rękami i dusił je. Więc taki był bardzo agresywny. I otóż ten potężny mężczyzna wszedł do namiotu, usiadł w pierwszym rzędzie, przysłuchiwał się występom mówcy i nie odrywał od niego wzroku. Cały czas się patrzył na mówcę. Takim wzrokiem by go chciał zahipnotyzować. Kiedy na koniec mówca zaapelował, policjant wybiegł z namiotu. Ale każdego kolejnego dnia przychodził. Siadał i znowu wpatrywał się nieprzerwanie w twarz, w oczy kaznodziei, po czym szybko wychodził. W końcu prowadzący powiedział, musimy odwiedzić go w domu. Kiedy przyszli do niego, za ogrodzeniem biegała sfora psów policyjnych i szczerzyła zęby, no i warczała, także tam raczej strach było się bliżać do ogrodzenia, ale Michał zauważył i zaprosił do środka. I tam oddał swe życie Jezusowi. Kiedy zapytali go, dlaczego tak się patrywał w twarz kaznodziei, powiedział, słyszałem wiele kazań w wielu kościołach, ale nigdy nie zobaczyłem Jezusa, Jego charakteru, przemawiającym tylko zimno i obojętność, żadnej miłości. Prosiłem Boga, bym mógł spotkać chrześcijanina, który rzeczywiście będzie odzwierciedlał Jego charakter i zobaczyłem Jezusa w Twoim obliczu. Dlatego dziś oddaję się Jemu. Zły Michał nadal jeździł, już zły w cudzysłowie, ulicami miasta, zatrzymywał auta, ale kiedy zatrzymywał, to mówił tak. Człowieku, nie jedź tak szybko, możesz się zabić, a jeśli tak się stanie, wiesz, dokąd pójdziesz? Wiesz, co się dzieje z ludźmi po śmierci? Czy wiesz, że Chrystus za ciebie umarł? Potem wyjmował Ewangelię Jana, tam były takie małe kiedyś wydane, i drogę do Chrystusa wręczał i mówił, czytaj to, zanim będziesz dalej tak szybko jeździł. Niech Bóg cię błogosławi. Jedź. No można by dyskutować, co większy skutek odnosi wychowawczy, czy mandat, czy takie podejście. Mnie by to złamało, chyba ja bym mi tak policjant powiedział. Ukochani przyjaciele, doktryny, teologie, proroctwa są ważne, są konieczne, żebyśmy je znali,
ale bez codziennego patrzenia w oblicze Jezusa są bezwartościowe. I nadal jesteśmy wrogami Boga z wszystkimi teoriami, jeśli są one przyjmowane tylko intelektualnie. Amen.